Ej, właśnie mamy kolejny dzień. Wojtek robi z tyłu tosty. Pomagaj ładnie. Jest 11. Ile? 11. 11? 7. 11.07. Gdzieś wyczytali w internecie, że ma być o 11.48 kolejne trzęsienie ziemi. Zobaczymy. Nie? Boisz się? Nie. Ja sobie im teraz tościki, które Wojtek zrobił. Piję oczywiście soczek ze świeżo wyciskanych pomarańczy z drzewka. Które wyciskał? Kto wyciskał? Tata Wojtka, tak? Tak. A później mamy w planach iść na plażę. Nie, chyba nie. Wiem, nie? Dlaczego? Bo przy trzęsieniach to raczej nie. Serio? Mhm. To zobaczymy. Ale tak czy tak, co by się działo, to będę wam pokazywać standardowo. Panie, gdzie idziemy? Nad morze. Zimna? Co? Jak już zauważyliście, dzisiaj jesteśmy na takiej skalistej plaży. Dopiero za kilka dni wybierzemy się na piaszczystą i powiem wam, że jestem zachwycona widokami. Co do morza, zanurzyłam sobie stopy i woda jest lodowata. Wojtek ze swoim bratem skoczyli do wody, ja po prostu nie wyobrażam sobie, jak oni to zrobili, bo jest naprawdę lodowata woda. Ja bym się tak nie odważyła, ale jest ogólnie cudownie. Co do trzęsienia ziemi, dzisiaj nic takiego się nie wydarzyło, dzięki Bogu. No, co nie zmienia faktu, że jednak może się coś takiego jeszcze wydarzyć. Miejmy nadzieję, że nie. Przeważnie po górach chodzi się w butach wygodnych, sportowych, a ja sobie chodzę tutaj po skałkach, w klapkach. Boże, jaka ze mnie ryzykantka, nie? Zjarałam się niesamowicie, zaczyna mnie wszystko piec. Właśnie czekam na Wojtka, zaraz przyjdzie i będzie mnie smarował. Tragedia, teraz każde moje wyjście na słońce jest tragiczne, bo wszystko mnie piecze. Teraz nie zastanawia was fakt, dlaczego tak się odwaliłyśmy jak szczury na otwarcie kanału. Ale idziemy się napić. Tak, idziemy sobie z lodem. Idziemy w centrum miasta, Torre Vieja. Więc no, stwierdziliśmy, że nie będziemy siary robić, prawda? Kto wie? Tak, więc sobie idziemy. Co do trzęsienia ziemi, to dalej nic takiego się nie wydarzyło, na szczęście.
Ilonka, halo? Idziemy sobie teraz promenadą i ogólnie ciągnie zimnym od morza. Ale mimo to jest sympatycznie bardzo, nie? Przyjemnie. Taki wieczek się przydaje. Mi tam ciepło, ja nie narzekam. Suszy ładnie włosy. Właśnie przed chwilą kelner mi wskazał, że to jest Titanic. Patrzcie, mega, nie? Przepyszna, ale przychodzę tutaj do Was z inną sprawą. Popatrzcie, jak ja pięknie wyglądam. Jestem cudownie opalona na czerwono, tak. Wiecie co, przysnęło mi się dzisiaj na słońcu, kiedy leżałam na brzuchu. Nie słuchałam rad Wojtka, który mówił: Kinga, nie leż za długo, bo się spalisz. Ja stwierdziłam, kurczę, poleżę dłużej, ta opalniza będzie taka mocniejsza, piękniejsza. No i się po prostu spaliłam. Najbardziej widać to na ramionach. I ramiona mnie najbardziej pieką, po prostu ramiona czuję, że mi się zaraz zapalą. Nic mnie tak nie boli jak te ramiona. No klatki piersiowej i ud, które są naprawdę też czerwone, nie czuję. Okej, okay, dzięki! Leją mi wino. No to jednak klatka piersiowa udanie pieką mnie w ogóle w porównaniu do ramion, bo na ramionach nawet wyszło mi, powiem Wam, taka delikatna wysypka, więc boję się, co z tym będzie. Ale trudno, nie słuchałam się, no to teraz muszę ponieść tego konsekwencje. Miejmy nadzieję, że będę mogła spać w nocy. Mój starter pack na dzisiejszy wieczór, czyli woda z lodem i wapno i wino na pocieszenie.